Witajcie. Dzisiaj mam taki pogodankowy filmik. Filmik jest o ulubieńcach czerwca. Wy wiecie, że ja zawsze miesiąc wcześniej robię, bo wiem, że te produkty, które sprawdziły się u mnie w miesiącu poprzednim, na pewno będę używała też w miesiącu przyszłym. Powiedziałam produkty, bo przeważnie w 99% są to produkty, do których się zawsze wraca. A dzisiaj, przepraszam Was za chrypę, nie wiem skąd się wzięła, po prostu wstałam i taką mam. Ani o to odkaszlnąć, ale to, ani to niczym popić. Wracając do sedna. Dzisiaj ulubieńcy gadani, ponieważ to są rzeczy teoretycznie niematerialne, inaczej nierzeczowe, bardziej materialne. Chcę opowiedzieć tu o Orange Video Fest. Byłam już na dwóch. Na pierwszym 6 grudnia i teraz na tym drugim 16 maja. I jak tylko będzie już wzmianka o trzecim, na pewno kupuję bilety i na pewno jadę. To jest rewelacyjna rzecz. Ja wszystkim polecam. No coś cudownego. Może troszeczkę tam nawaliła w jednym miejscu organizacja. To znaczy niekoniecznie ci, co organizowali, tylko bardziej youtuberzy nie zwracali uwagę na przepychanki. Ja wiem, że po to się tam jedzie, aby się dostać do swojego ulubionego youtubera o podpis, o zdjęcie, o przytulenie się do niego. Ja to wszystko rozumiem, tylko że jeżeli na tej samej szerokości korytarza jest trzech youtuberów i to takich, do których naprawdę jest największa liczba widzów, oglądaczy, no to gdzieś tutaj jest popełniony błąd. Słuchajcie, ja tylko chciałam przejść tym korytarzem i wpadłam w tą grupkę w cudzysłowie, bo to było nie wiem ile osób, ale naprawdę masakryczna ilość, licząc do tych trzech ulubionych youtuberów. Ja chciałam tylko przejść po prostu korytarzem, nie wiedząc w co wchodzę. Słuchajcie, szedł korytarzem trzeci albo czwarty już youtuber, bo teraz Wam nie powiem. Tak, bo dwóch stało naprzeciwko siebie, a ten trzeci szedł korytarzem. Ja go nie widziałam. Widziałam tylko ten tłum, ale mówię, no jakoś się przedrę i po prostu przejdę dalej. No nie. Na samym środku właśnie szedł ten youtuber ze swoim ochroniarzem. Pan ochroniarz był mało delikatny, że tak powiem. Ja swoich gabarytów nie mogłam się utrzymać na powierzchni. Po prostu tłum mnie niósł zwyczajnie. Wiecie co, ja miałam nogi uniesione do góry i po prostu mnie tłum niósł. Martwiłam się o to, że się po prostu wywrócę i ktoś mnie podepta. Już teraz wiem, na czym to polega też, jak tam nieraz się dzieją różne masakryczne rzeczy na jakichś dyskotekach i jakichś wielkich budynkach, gdzie ludzie uciekają w popłochu i traktują innych ludzi. Już teraz wiem, jak to jest. I już teraz też wiem, dlaczego jest ograniczenie, że do 13 roku życia rodzice muszą, przynajmniej jeden rodzic, ktoś dorosły powinien być z tą osobą. Ja myślę, że no 13 lat, tam niektóre 13-letnie osoby to dość malutkie były i chudziutkie, także no ja współczuję, na pewno z siniakami wróciły do domu. Podeptanymi butami, ja też miałam podeptane buty, no nie dziwię się, jak taki tłum na mnie parł. Udało mi się potem odskoczyć, znaleźć taką niszę, no ale powiem Wam, że strach w oczach. W każdym bądź razie, no ja wiem, że na każdym takim wiecie, gdzie jest no, ponad 10 tysięcy ludzi, nie ogarnie się tego wszystkiego do końca. I tu nie jest wina organizatorów, no myślę, że to wina bardziej tego pana ochroniarza, bo on chyba myślał, że wszyscy idą, chcą prosić tego youtubera właśnie, który szedł korytarzem o autograf albo o zdjęcie, no trochę się pomylił. No i pomylił się też z tym, że nie powinno się tak po prostu napierać, no trudno. Było, minęło, ale ogólnie wszystko było na tak, wszystko. Przyjechałyśmy z Julką z uchachanymi buziami i no i tak jak mówię, jedziemy na następny,
gdziekolwiek będzie, no może jak się okaże, że będzie za tydzień, że po prostu wzmianka, ale raczej nie. Myślę, że to będzie tak jak dotychczas, czyli bardzo duży czas na organizację. I słuchajcie, i następny, także no tak, meetup numer jeden, mój ulubieniec. Może nie będzie w czerwcu, ale może będzie jakieś spotkanie, czerwiec, lipiec, sierpień, może chłopaki coś zorganizują i dziewczyny. Dalej, drugi mój ulubieniec, też nie można go, to znaczy nie mogę wam go pokazać, ale mogę go dotknąć. Jest to Krystyna, jest to moja przyjaźń z Krystyną. My się znamy 1,5 roku na dzień dzisiejszy, to jest bardzo krótki okres czasu, ale jesteśmy dojrzałymi kobietami po przejściach. Rozumiemy się bez słów i tak jak zawsze kilka razy wam powiedziałam, że są ludzie, do których się wraca i nawet wystarczy, że usiądziesz i przemilczysz jakiś czas i ta osoba to rozumie, no a są osoby, do których po prostu no, nie masz ochoty pójść, a nieraz jest taka konieczność, że musisz. A to jest jeszcze gorsze, bo wtedy jak najbardziej, jak obco się tam czujesz i no masakra. Także druga rzecz to przyjaźń, Krystyna. I trzecia rzecz, też taka, też mogę jej dotknąć, a niekoniecznie. To znaczy jest mój domek nad jeziorem, więc mogę dotknąć każdego drzewa, poczuć wodę z jeziora, dotknąć mojego domku, napalić w kominku. Ale nie mogę wam go pokazać bezpośrednio. No tam jakieś wzmianki co jakiś czas wam rzucam. Podoba wam się mój domek i ten kominek. Jestem zadowolona z tego, że wam się podoba. No ale tak jak mówię, nie mogę wam pokazać w sensie takim, że postawię sobie na mojej paterze albo w kuchni przy oknie i zrobię wam po prostu filmik. To są rzeczy, do których zawsze wrócę, zawsze ze mną będą. I co? Ja myślę, że większość z was też ma takich ulubieńców. Słuchajcie, na tym kończę, bo już się rozgadałam, to miał być filmik minutowy, bo mówię tylko opowiem, wymienię, opowiem o co chodzi, a już jak zwykle się rozgadałam. Także cieplutko was żegnam i do usłyszenia za miesiąc w tej serii filmikowej. Pa, pa!